I szanowni państwo, jest rzeczą jasną, że inflacja nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ten ruski gaz, ta europejska dogmatyczna polityka, która powoduje, że ceny prądu idą w górę. Zresztą wspierana przez Europejską Partię Ludową. Kto kieruje Europejską Partią Ludową? Donald Tusk. Ciekawe, czy tam coś robi, aby obniżyć ceny prądu. Bo my tu w Polsce robimy wszystko, co w naszej mocy, obniżamy do zera. A oni tam niestety w Europejskiej Partii Ludowej podkręcają politykę klimatyczną, czyli podnoszą ceny energii i nic sobie z tego nie robią. Dziękuję bardzo pani minister. Szanowni państwo, teraz przechodzimy do zadawania pytań. Są z nami redakcje. W przeciwieństwie do konferencji pana przewodniczącego Donalda Tuska, dziennikarze na naszych konferencjach prasowych mogą zadawać pytania osobiście, a nie wysyłać SMS-y do rzecznika prasowego. Bardzo proszę, panie redaktorze. To jest rewolucja podatkowa, która zostawia w kieszeniach ludności, w kieszeniach gospodarstw domowych, w kieszeniach polskiego pracownika, emeryta, w kieszeniach młodego człowieka, starszego, każdego, kto pracuje, ale każdego również, który pobiera emeryturę, zostawia 100 zł miesięcznie, w przypadku niektórych 180, 190 zł miesięcznie, ponad 200 zł miesięcznie, w przypadku innych 40, 50 zł. Ja słyszę takie lekceważące głosy, że to są niewielkie kwoty. Otóż, szanowni państwo, być może z perspektywy warszawskich wieżowców to są niewielkie kwoty, ale z perspektywy ogromnej większości polskich rodzin to są ważne kwoty. Wierzcie mi państwo, niech pan wierzy, panie Donaldzie, to są bardzo ważne kwoty. Proszę się nie naigrawać z tych kwot. Otóż powiem tak, jeśli nie chcemy mieć takich problemów, jakie miała na przykład Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w 2012 roku, wiemy, kto wtedy był premierem. Szanowni państwo, dziękuję za udział w konferencji. Jeszcze raz chciałbym poprosić pana przewodniczącego Donalda Tuska i rzecznika prasowego Platformy Obywatelskiej, pana Grabca, o wpuszczanie dziennikarzy na konferencję prasową. Na pewno byłoby dużo milej, gdyby dziennikarze mieli, tak jak dzisiaj tutaj osobiście, możliwość zadania pytania panu przewodniczącemu Tuskowi, a nie przez SMS-a.